14 grudnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Wprowadzenie stanu wojennego to był tragiczny dzień w historii Polski, mówił Karol Młynarczyk, wicewojewoda łódzki, podczas wczorajszych uroczystości upamiętniających 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, które zorganizowano w Bełchatowie na osiedlu Przytorze. Bełchatowskie uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia zorganizowano w kościele pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego na Przytorzu. W obchodach wzięli udział przedstawiciele Solidarności, parlamentarzyści, samorządowcy, a także mieszkańcy. 40 lat temu serc ludzkich została wyrwana nadzieja na wolność i demokrację. 40 lat temu niszczono to, co tak wielu wierzyło, że nareszcie będzie ta Polska inna, Polska suwerenna, że każdy w niej będzie mógł tak kształtować swoje życie, jak będzie stanowiło prawo, jego sumienie, jego serce. Niestety stało się inaczej. Nadzieja została złamana. Podeptano to wszystko, co było godnością człowieka, ale także wielu straciło życie. My, pamiętając o tych wydarzeniach, w szczególny sposób w tym miejscu, przy tym kościele, chcemy pamiętać o tych, którzy złożyli daninę największą. Złożyli swoje życie, przelali krew. I cóż możemy im dać? Oczywiście na różny sposób pamiętamy. W różnych wymiarach mówimy o nich, ale przede wszystkim chcielibyśmy pamiętać o nich w modlitwie, bo to dla nich jest najważniejsze. Chcielibyśmy polecać ich Bożemu miłosierdziu i wierzyć, że ta ofiara ich życia nie pójdzie na marne, ale przyczyni się do ich osobistego zbawienia, a także do zbawienia wielu spośród nas. To oni uczyli nas wiary i patriotyzmu. To był tragiczny dzień w historii Polski. Myślę, że najczęstszym pytaniem, które jest zadawane w związku z wprowadzeniem stanu wojennego, jest to, czy Rosjanie by wtedy do Polski weszli. I rządzący wtedy komuniści i dzisiejsi następcy, ale niestety także szersze grono osób uważa, że tak, że trzeba było wprowadzić stan wojenny, żeby uniknąć inwazji sowieckiej. To bardzo wygodna teza, bo ona pokazuje, chcą nam pokazać, że chcieli uniknąć najgorszego, że to było to mniejsze zło. I mówią to zero-jedynkowo, czarno-biało. Szanowni Państwo, ja nie 40 razy, ale setki razy zastanawiałem się nad tym pytaniem. I mimo, że jestem człowiekiem, który patrzy na rzeczywistość nie czarno-biało, ale widzi wszystkie odcienie szarości, to mówił nie. Mam przeciwne zdanie. Rosjanie, Sowieci by wtedy do Polski nie weszli. Ja uważam, że była wtedy możliwość kompromisu, który został zawarty w 1989 roku przy tworzeniu rządu premiera Mazowieckiego. Wasz prezydent, nasz premier, wasze resorty siłowe, a nasze, mówię o opozycji Solidarności, pozostałe. Nic takiego się nie stało,
A to, że mam rację, pokazują także lata następne, czyli okres stanu wojennego i lata 80. Bo nie skończyły się represje, że przypomnę tylko zabójstwo błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. To był beznadzieja i marazm, i egzodus Polaków za granicę. Nawet tej części gospodarczej to były stracone lata. Dlatego nie zgadzam się i mówię nie, komuniści dlatego wprowadzili stan wojenny, żeby nie oddać władzy i związanych z tym przywilejów. Szanowni Państwo, pamiętajmy o czasach pierwszej Solidarności, o wprowadzeniu stanu wojennego, o stanie wojennym, o latach 80., ale przede wszystkim pamiętajmy o tych, którzy walczyli o opozycję, o Solidarności, bo to dzięki nim dzisiaj możemy cieszyć się wolną Polską. Dziękuję. Od 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Niestety ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania parlamentarne nie mogę uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu. Jestem tu dzisiaj z Państwem sercem i myślami. Stan wojenny w Polsce wprowadzony został 40 lat temu w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Oficjalnie wprowadzono go z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju oraz zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa wobec zbliżającej się zimy. Natomiast prawdziwym jego celem było zatrzymanie procesów demokratyzacyjnych zainicjowanych w sierpniu 1980 roku powstaniem Solidarności. Obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce są bardzo ważnym wydarzeniem w życiu wszystkich Polaków. Stan wojenny uderzał w odradzającą się w naszym kraju wolność, a jego skutkiem było stłumienie rozbudzonej nadziei na godne życie i skierowanie przeciwko sobie milionów Polaków. Dzisiejsze obchody są dowodem pamięci tamtych dni. Obecność tutaj jest wyrazem szacunku wobec tych, którzy wówczas walczyli z aparatem represji. Wraz z Państwem oddaję hołd wszystkim, którzy działając na rzecz kraju, zapłacili za to wysoką cenę pozbawienia wolności. Tym, którzy narażali spokój swoich rodzin, swoje zdrowie, a często nawet życie w imię niepodległości. Z wyrazami szacunku, poseł na Sejm RP Robert Telus. Solidarność.
działalność centralnej wiedzy. Kwiaty składa przewodniczący Rady Miejskiej Piotr wraz z wiceprzewodniczącymi Adelarą Skorupą i panem Grzegorzem Pustałem. Na tym imieniu Wójta Gminy Bełchatów Kwiaty składa prezes PKS Bełchatów. Kwiaty składa Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Kwiaty składa Centralne Archiwum Strzeleckie. Kwiaty składają przedstawiciele Regionalnego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego ERSTA w Bełchatowie. Kwiaty składa Nadleśnictwo. Kwiaty składa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.
Oświaty składają dyrektorzy szkół prowadzonych przez miasto Bełchatów. Oświaty składa przedstawiciel szkół średnich w Bełchatowie. Składają dyrektorzy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Powiatowe Stowarzyszenie Honorowe Świadków i Kowalni Bełchatów. Składa Klub HWK Polskiego Czerwonego Krzyża Elektrowni Bełchatów. Klub Środowiskowego Domu Samopomocy Koniczynki. Kwiaty składają dyrektorzy miejskich instytucji kultury i sportu. Przedstawiciel Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej, Koło w Bełchatowie. Trzydziestodwuletni kierowca Fiata Punto, jadąc w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego na prostym odcinku drogi, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z tirem. Niestety na skutek doznanych obrażeń piotrkowianin poniósł śmierć na miejscu. Bełchatowscy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło 13 grudnia około godziny 13:45 na drodze krajowej 74 w miejscowości Wielopole w gminie Bełchatów. Jak wynika ze wstępnych policyjnych ustaleń, 32-letni mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego poruszał się samochodem marki Fiat Punto. Z nieustalonych na ten moment przyczyn na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z przeciwnego kierunku samochodem ciężarowym. Niestety, na skutek dostanych obrażeń piotrkowianin poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu wypadku pracowali policjanci, strażacy mundurowi z udziałem technika kryminalistyki, wykonali oględziny i zebrali ślady związane z wypadkiem. Okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego pod nadzorem prokuratury wyjaśniają teraz śledczy z Bełchatowskiego Wydziału do Spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym. Przypominamy, aby podczas jazdy zawsze dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze. Śliska nawierzchnia, słaba widoczność, mgła – wszystko to wymusza na uczestnikach ruchu drogowego zachowanie szczególnej ostrożności. Dlatego siadając za kierownicę warto pamiętać, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności i zdjęcie nogi z gazu. Nie przeceniajmy również swoich umiejętności, a za kierownicę siadajmy zawsze trzeźwi i wypoczęci. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 43 osoby otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jedna osoba zmarła, posiadała ona choroby współistniejące z COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 1663, natomiast liczba wykonanych testów 198, z czego 47 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim są 1233 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. 36 osób zmarło,
32 osoby posiadały choroby współistniejące z COVID-19, natomiast 4 osoby wyłącznie z powodu COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 34 329, natomiast liczba wykonanych testów 6956, z czego 1403 osoby otrzymały wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 17 460 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia. Liczba przypadków śmiertelnych 537. Betlejemskie światełko pokoju, niesione harcerską sztafetą do Polski, trafiło dzisiaj do redakcji telewizji kablowej Bełchatów. Światło nadziei to hasło tegorocznej sztafety. Przyszliśmy przekazać światełko. Przychodzimy co rok do różnych instytucji, różnych urzędów, szkół na terenie całego Bełchatowa. Właśnie, jaka jest historia tego światełka? Już od wielu lat polscy harcerze odbierają światełko od skautów ze Słowacji, a następnie w Zakopanem jest zlot betlejemskiego światła pokoju, na którym harcerze z całej Polski odbierają światełko i roznoszą je później po całej Polsce. Jakie jest hasło tegoroczne? Światło nadziei. Czy ten rok, bo wiadomo jest pandemia, to są jakieś trudności na drodze chociażby? Myślę, transportu tego światełka? W tym roku nie było aż tak źle jak w poprzednim. W poprzednim było wiele gorzej, ponieważ szkoły były zamknięte, zbiórki też się nie odbywały, więc w tym roku mieliśmy na pewno łatwiej niż w tamtym. Kto jeszcze roznosi te światełka? Wasza grupa? Poza nami jest jeszcze 7 grup, bo roznosimy światełka aż do 50 instytucji na terenie całego Bełchatowa, więc jesteśmy podzieleni na różne trasy i każdy ma wyznaczone miejsca. A powiedzcie mi proszę, mieszkańcy, którzy chcieliby sobie tak samo podzielić się tym światełkiem, jak mogą uzyskać? Najłatwiej będzie pójść do parafii albo do którejś ze szkół. Na pewno każda pozwoli. Mimo wyrównanego meczu siatkarze PGS Kry Bełchatów musieli przełknąć gorycz porażki. W Zawierciu bełchatowianie nie zdołali przeciwstawić się Aluronowi CMC Warta Zawiercie i ulegli 2-3. Dopiero co wróciłem po chorobie, więc nie jest łatwo pracować, gdy cię nie ma. Pierwszy trener powinien być cały czas z drużyną, dlatego wielkie słowa podziękowania dla mojego asystenta, który wykonuje świetną pracę. Teraz musimy kontynuować naszą dobrą siatkówkę, bo bardzo dobrze trenujemy. Nie jest łatwo grać w Zawierciu, bo kibice bardzo pomagają swojej drużynie. To mała hala, a ta drużyna w tym sezonie jest bardzo mocna. Z drugiej strony nie przestaliśmy walczyć. Zagraliśmy świetnego drugiego seta. W tiebreaku też mieliśmy swoje szanse. Robiliśmy wszystko, by wygrać, ale rywale podbili kilka piłek i stało się. Z kolei w pierwszym secie niektóre decyzje sędziów złamały nasz rytm. Pokazaliśmy charakter. Czasami zabrakło trochę Dika Koya, który na porannym treningu poczuł ból w plecach i nie mógł zagrać. Gdyby wszedł na boisko, mógłby coś zmienić, ale to jest siatkówka. Dziękuję naszym kibicom, którzy w tych trudnych warunkach pogodowych przyjechali i pomogli nam pokazać dobrą siatkówkę. Ciężko tak na gorąco, bo emocji było bardzo dużo. Był to bardzo dziwny mecz. Tak naprawdę już się wydawało, że jedna drużyna raczej wygra to spotkanie, potem druga i już było na 3 punkty dla Zawiercia, potem to wyciągnęliśmy. W tiebreaku już też Zawiercie prawie wygrało, potem my prawie wygraliśmy i tak. Takie dziwne było to spotkanie, mocno szarpane. A ja najbardziej się po prostu smucimy z tego powodu, że przegraliśmy na koniec. No tak, wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz z bardzo dobrym zespołem. I przede wszystkim szkoda tiebreaka, bo było kilka meczowych dla nas, kilka dla nich i o te 2 piłki byliśmy gorsi. A mam nadzieję, no taki jest kalendarz, mamy 4 dni do następnego spotkania i musimy walczyć na maksa. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.